Witajcie, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie dwa materiały pod rząd praktycznie. Mam nadzieję, że uda mi się je wrzucić. I będzie o wyprzedażach mojej szafy. Ja wiem, że to się powtarza, ale wielu z Was zasugerowało mi w ostatnim filmiku, że przekaz tamtego materiału, zdjęcia, jakość, kolor i tak dalej była nie do przyjęcia i nawet jeśli Wam się coś podobało, to macie takie wątpliwości, że hej. W związku z tym zasugerowaliście, żeby Wam pokazać przy takim świetle i filmiku, więc ja to robię. W tej części pokażę Wam rzecz, którą chciałabym wyprzedać, jeśli chodzi o biżuterię, buty i torebki. Natomiast w drugiej pojawią się ciuchy. Nie wiem, może w jednej, może w obu odsłonach zobaczymy. Jeśli chodzi o butki, to zacznę od butków. Pokazywałam je już Wam na filmiku. Po pierwsze są to takie właśnie karmelowe buciki w rozmiarze 41. One są na takim kaczuszkowym obcasie, nie są w ogóle zniszczone, wystarczy zobaczyć na wyściółkę. Po prostu mnie osobiście taki obcasik wkurza, bo albo muszę mieć duży, albo muszę mieć całkowicie płaski, bo chodzę jak kaczka, więc to są te jedne butki. A drugie butki wyglądają identycznie, tylko są w kolorze czarnym. I śmiejcie się, że jest wyprzedaż zimowa, a ja Wam pokazuję takie buty, ale już idzie wiosna i jeszcze z nich nie skorzystam, więc może Wam się przydadzą. Kolejna rzecz to jest torebka. Torebka, która też jakoś mi zbytnio nie posłużyła, ponieważ nie wiem, nie nosiłam jej w ogóle. Ona się prezentuje w ten sposób, jest w kolorze takiego brudnego brązu, z takim fajnym tutaj plecieniem, za takim właśnie wzorkiem. Można ją dopakować ile wlezie do środka, zapina się na napkę. I w środku, jak widzicie, tutaj ma przegródkę na dokumenty, na telefon i ma jeszcze dużo, dużo miejsca. I jak zauważyliście, dojrzałam do wyprzedaży swojej biżuterii, co jest dla mnie wielkim hej i w ogóle. Więc chciałabym Wam zaproponować kupno takiego naszyjnika ze Stradivariusa, który miałam rok temu właśnie zakupiony, ale nie użyłam go ani razu, więc może ktoś będzie miał pomysł na stylizację z nim, będzie chciał się z nim bliżej zaprzyjaźnić. Kolejna rzecz to zegarek. Proponuję Wam również zakup zegarka Spaidu. Wiele osób właśnie z niego inwestuje, ponieważ jeśli Was nie stać na Michaela Korsa albo jakieś inne odmiany, to jest fajna sprawa. Mi się osobiście złoty już przestał podobać. Chciałabym sobie kupić coś w srebrze, w związku z tym proponuję komuś, kto jeszcze pała miłością do złota, żeby sobie zakupił. Starczy, jest wszystko w porządku, zegarek działa. Fajnie wyglądają te błyszczące kamyczki, tylko gdyby był w srebrnym, to pewnie bym się z Wami nie podzieliła. Kolejna rzecz to jest taki naszyjnik. Naszyjnik, który kupiłam w Sinsay niedawno stosunkowo, z ćwiekami, które widzicie, wyglądają ślicznie. W ogóle ten naszyjnik jest taki ciężki, majestacyjny, fajny do stylizacji rokowych, ale tak jak mówię, ja jego nie zakładam i raczej go nie założę. Nie wiem dlaczego, co jest powodem, ale może komuś z Was się przyda i tak jak mówię, dopełni Waszej stylizacji takiej ciężkiej. Kolejna rzecz to jest kolejny naszyjnik, a właściwie taki wisiorek z nieśmiertelnik z takim napisem Best Fucking Friends, tutaj z cyrkonią u góry, też bardzo fajnie wygląda, srebrny. Ja już mam srebrny właśnie nieśmiertelnik, kupiłam wtedy drugi, ale postanowiłam, że po prostu wystarczy mi po jednej sztuce tej biżuterii, bo i tak w tym nie chodzę, więc może komuś ten się przyda. I ostatnia rzecz, którą bym chciała Wam zaproponować, to jest właśnie nausznica, którą ja założyłam może raz, ale po prostu ja chodzę ciągle w rozpuszczonych włosach, więc mi taki jakby dodatek, taki kolczyk niknie w burzy włosów i to jest bez sensu, a może komuś się przyda. Wszystkie informacje na temat cen i tak dalej podam Wam pod filmikiem, a jeśli macie ochotę coś zakupić, to to jak mówię, też pojawi się adres internetowy, e-mail, na który możecie do mnie pisać i zamawiać ewentualnie jakieś rzeczy. Jeśli zamawiacie więcej rzeczy, kupujecie więcej rzeczy, to za przesyłkę płacicie tylko raz, to się bardzo opłaca. Dobra, wysyłam Wam gorące, gorące buziaki i już Was zapraszam do kolejnej części filmu. Mua, pa, pa!